Cześć wszystkim, ja nazywam się Michał Mielnik, to jest 387 odcinek Wideoniusa. W tym momencie pewnie spodziewaliście się, że zapowiem, o czym będzie ten odcinek Wideoniusa, ale nie, lecimy. Wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w Unii Europejskiej po 2035 roku nie powinny emitować dwutlenku węgla. Taką rzeczę strona Parlamentu Europejskiego. Jak się okazuje, jest to decyzja, która jeszcze musi przejść przez Radę Europejską. Natomiast jest to projekt, który niemal jest już skończony i faktycznie nie będziemy mieli nowych pojazdów spalinowych od 2035 roku. Dlaczego akurat w tym roku? No wszystko wiąże się z celami neutralności klimatycznej do 2050, a akurat politycy w Unii Europejskiej założyli, że samochód spalinowy czy hybrydowy to będzie miał taki 15-letni cykl życia. Pewnie nie byli w Polsce i nie widzieli, co jeździ po naszych drogach, nie byli też pewnie w Rumunii, Bułgarii i paru innych miejscach. Ale pomijając stereotypy, decyzja nie została przyjęta jednogłośnie, za było 340 europosłów, przeciwko 279, 21 się wstrzymało. No i trzeba też zauważyć, że ten zakaz nie obejmie małych producentów, którzy tworzą do 10 tysięcy pojazdów osobowych rocznie, a do 22 tysięcy busów. Ostateczny kształt rezolucji poznamy w marcu, ale jeżeli chcecie kupić jakiś samochód, który jest spalinowy, no bo na przykład jest to jakiś youngtimer, no to chyba lepiej się pospieszyć. A jeśli nie chcecie kupić, bo na przykład, nie wiem, jesteście złodziejami, lubicie się włamywać do samochodów, to na TikToku pojawiło się swego czasu Kia Challenge, które jest już sukcesywnie zdejmowane, a które dotyczy samochodów Hyundai i Kia, problematycznych o tyle, że można tam się włamać tak naprawdę za pomocą kabla USB. Hyundai oraz Kia są zmuszone do zaktualizowania 8,3 miliona pojazdów, które zostały wyprodukowane między 2010 a 2021 rokiem. W dodatku też w związku z tą kradzieżą wzrosła liczba wypadków, które dotyczą właśnie samochodów Hyundai i Kia. Mówi się o 14 kraksach i 8 ofiarach śmiertelnych. No i włamać można się kablem USB. Dlaczego właściwie tak prosto? Wszystko przez brak elektronicznego immobilizera. Ten zwyczajowo przy braku kluczyka odcina zapłon, ale za pośrednictwem zwykłego kabla USB, no i oczywiście rozmontowania stacyjki, jesteśmy w stanie uzyskać takie wejście, by zasymulowało ono faktyczny zapłon. Jest to metoda bardzo prosta i Kia w sumie już jakoś próbowała przykryć ten problem, dając swego czasu kierowcom blokady do samochodów, które mogły być objęte problemem. Teraz te samochody otrzymają aktualizację oprogramowania, która ma sprawić, by nie było to tak łatwe. Przede wszystkim alarm zostanie wydłużony dwukrotnie, a w dodatku samochód będzie potrzebował kluczyka, by po prostu odpalić. Z jakich mediów społecznościowych korzystają Polacy i w sumie jak szybki jest nasz internet, ilu jest internautów? Tego dowiedziałem się z raportu Digital 2023 Poland i podzielę się oczywiście tą wiedzą z Wami. Z mediów społecznościowych w Polsce korzysta 66,3% populacji w kraju, przy czym możemy powiedzieć o tym, że jest to 27,5 miliona osób według tego raportu, no i oczywiście jest to liczba, która też wzrosła razem z napływem imigrantów i ogólnym wzrostem ludności w Polsce. Teraz mniej więcej jest nas 41 milionów osób. Dane mogą być trochę przekłamane, nie zawsze wiemy o tych użytkownikach, którzy są młodsi niż deklarowany próg 18 czy 13 lat, bowiem oni nie są mierzeni tutaj statystykami reklamowymi, a okazuje się, że według tych statystyk największą bazę użytkowników w Polsce ma YouTube. I to także jest 27,5 miliona osób. Dobrze trzyma się Facebook, mający 17,85 miliona użytkowników. Nieco traci Instagram, chyba na rzecz TikToka, bo te dwie platformy mają dość porównywalne wyniki. Instagram 10,4 miliona unikalnych użytkowników, TikTok 10,14, przy czym TikTok mierzy dane tylko dla osób powyżej 18 roku życia, więc faktycznych użytkowników może być jeszcze więcej. Co ciekawe, w Polsce mocno trzyma się Snapchat, mający 5,6 miliona użytkowników, a nawet LinkedIn, który ma 5,5 miliona użytkowników, przy czym to są wszystkie konta, które zostały założone przez czas trwania tego serwisu w Polsce. Więc wydaje mi się, że tam baza może nie jest tak okazała, ale może jest nawet większa niż na Twitterze, gdzie mamy 4 miliony użytkowników. No i to wszystko sprawia, że w sumie ten polski internet jest dość owocny dla mediów społecznościowych, które chciałyby tutaj zarabiać. Z samego internetu w Polsce korzysta 36,88 miliona osób, no i z reguły korzystają oni z sieci komórkowej, która ma 40 megabitów na sekundę, albo z sieci stacjonarnej, która ma 95,95 megabita na sekundę. To są mediany, to nie są wyniki średnie, bo na pewno są ludzie, którzy mają po kilka gigabitów, ale no pokazuje to nam, że jesteśmy akurat w dobrym miejscu, jeśli chodzi o prędkość internetu. A teraz pora na nowość. Składane urządzenie, które może być konkurencją dla Samsunga Galaxy Z Flip 4. A mowa tutaj o Oppo Find N2 Flip, który będzie dostępny globalnie i dotrze do Polski.
27 lutego. Telefon wyróżni duży ekran zewnętrzny o rozmiarze 3,26 cala i rozdzielczości 720x382 piksele. Jego proporcje przypominają te, które ma ekran wewnętrzny, co pozwala korzystać z kilku widżetów, m.in. timera, pogody czy notatnika. Zawias Flexion pozwala zostawić ekran zagięty w 90 stopniach i korzystać z aplikacji aparatu z podziałem ekranu na dwie funkcje. Większy panel to AMOLED 6,8 cala z odświeżaniem do 120 Hz, rozdzielczością Full HD+. I oczywiście mamy tutaj też mocny procesor MediaTek Dimensity 9000+, wsparty 8 GB RAM-u i 256 GB na pliki użytkownika. I taka wersja dotrze do Polski. Nie znamy jeszcze ceny, wiemy, że urządzenie w Wielkiej Brytanii na start kosztuje 849 funtów, więc możemy spodziewać się gdzieś około 4,5 tysiąca za ten smartfon. A dlaczego w sumie by go wybrać w porównaniu do na przykład Samsunga? No, poza tym wszystkim, o czym powiedziałem wcześniej, może takim argumentem jeszcze być bateria 4300 mAh, czyli więcej niż w Samsungu, i też ładowanie 44-watowe. Z drugiej strony nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego, które we flipie od Samsunga akurat jest. A teraz pora na ciekawego i dziwnego robota z Japonii, który wygląda jak pająk. Poznajcie Speed. Pełna nazwa tego robota to Spherically Vectorable and Distributed Rotus Assisted Air Ground Amphibious Quadruped Robot. Pełna nazwa w sumie tłumaczy, jak ten robot się porusza. Na każdym z czterech odnóży zamontowano też cztery wirniki, które są w stanie tego robota unosić, ale także i mogą zmieniać swoją orientację po to, by nawigować go w konkretnym kierunku. Robot na razie może wzbić się na wysokość do 2 metrów albo wykorzystywać te wirniki po to, żeby po prostu przemieszczać się. Przy czym nie jest zbyt wydajny energetycznie. Przy obecnym ogniwie taki robot potrafi pracować przez 20 minut chodząc albo przez 9 minut latając. Jest przy tym dość głośny, więc nie wiem, czy zastosowania, które naukowcy proponują, takie jak pomoc w ratowaniu osób, będą akurat tutaj miały miejsce. Natomiast jest to sprzęt, który prezentuje w formie ciekawostki, bo i o to w tym wszystkim chodzi. A teraz krótko i na temat. Windows na MacBookach, i to z błogosławieństwem Microsoftu, jak najbardziej się da dzięki współpracy z Parallels, które stworzyło maszynę wirtualną kompatybilną z procesorami M1 i M2. A skoro jesteśmy na YouTubie, powiedzmy, że jego pewna era się kończy. Susan Wójcicki, czyli szefowa przez ostatnie 9 lat w YouTubie, a także współpracująca z Googlem już praktycznie 25 lat osoba, rezygnuje ze swojego stanowiska, no i oddaje się innym projektom. Jest to część szerszego trendu, gdzie szefowie firm technologicznych po prostu rezygnują z ich prowadzenia, oddając ten biznes komuś innemu. iPhone ze złączem USB-C jest już coraz bliżej. Dzięki użytkownikowi YouReditor zobaczyliśmy już nie rendery, a faktyczne zdjęcie tego, jak będzie wyglądało to złącze w iPhone'ie. I w sumie wygląda dość zwyczajnie. Nadzwyczajnie natomiast prezentują się myśliwce, które były sterowane przez sztuczną inteligencję. Ba, były sterowane tak przez 17 godzin w powietrzu. Tak więc kto wie, czy w przyszłości F-16 nie będą latały bezzałogowo i robiły tego, co F-16 robią. Podobnie jak Hyundai i Kia, szczęścia do technologii wewnątrz samochodów nie ma Tesla, która musi zaktualizować 360 tysięcy modeli z wadliwym autopilotem. Ten wzbudza kontrowersje od samego początku, od pierwszej bety, ale tutaj faktycznie zachowuje się na tyle nieobliczalnie, że aktualizacja jest niezbędna. A na koniec dobra informacja dla tych, którzy chcą kupić flagowca Samsunga, ale niekoniecznie wydać na niego furę pieniędzy. Fan Edition powraca. No i zobaczymy w tym roku, najpewniej w drugiej połowie, właśnie takie urządzenie. Ciekawe, czy będzie ono konkurencyjne względem poprzedników. To wszystko w wideoniusie 387. Oczywiście zapraszam Was gorąco do subskrybowania kanału, no i oglądania innych materiałów. Niebawem pojawi się m.in. recenzja tego oto telefonu. Cześć!